Dzień dobry wszystkim, witajcie. Kolejny odcinek. Dzisiaj wracam do mojej szarej codzienności, bo jak obserwowaliście lub też może nie, to już wam spieszę z informacją. Ostatni tydzień zrobiłem taki lekki maraton YouTube'owy, można by powiedzieć. Głównie były to krótkie filmiki, shorty. Nie wiem, jakoś taką wenę twórczą miałem, ale to było zainspirowane właśnie wydarzeniami z zeszłej niedzieli, gdzie znalazłem poroże. Kolejna rzecz, która naprawdę fascynuje mnie, obserwacja dzikich zwierząt, co mogliście zresztą zaobserwować na tych shortach dodawanych. Więc był to taki swoistego rodzaju maraton, kilka tych filmików dodałem, tylko były to, tak jak wiecie, no krótkie nagrania, więc dzisiaj wracam do mojej dłuższej pogadanki, dłuższego tematu. A jakoś minęły 2 tygodnie od ostatniego pokazywania tych panów i pani będzie później, to muszę zrobić podgląd ich i ważenie. Mamy dzisiaj, kurczę, żeby mnie skłamał, 16 marzec. Więc maluchy, o ile można jeszcze je tak tytułować, bo już jak widać maluchami przestają być, skończyły niedawno 4 miesiące. No mają 4 miesiące i 4 dni, bo urodzone, tak jak przypomnę, 11 listopada. I zobaczcie, zaczyna się coś tutaj już fajniejszego kształtować. Włos zaczął się robić coraz lepszy. O dziwo, ruszyły dosyć szybko. Łapy, no to powiem wam, z każdym momentem, jaki widzę, nie tylko jak je wyjmuję, ale jak podchodzę do klatki, naprawdę zaczynają wyglądać coraz bardziej imponująco. Taki ojciec się w nich odzywa, czyli ten samiec 1347. Stójka, gabaryt dojdzie. Zaraz go wrzucę na wagę. Zacząłem tak troszeczkę nie po kolei, bo na stole mamy w gwoli ścisłości. Pokażę numer, żeby nie było, że jakieś inne króliki tutaj wyjmuję. 1133. Po prostu z tego względu, że mam go najbliżej stolika. Mam tutaj go zaraz w klatce po lewej stronie. Dlatego też tak zacząłem. Potem będzie jedynka, potem samiczka. No ale to będę wam na bieżąco mówił. Mam przygotowany mój asortyment niezbędny, a więc wagę. Waga wyzerowana. Mam nadzieję, że bez koszyka się dogadamy. Nie będzie chciał zeskoczyć, bo to jest trochę zimne, trochę ślizgie. Jak nie, to będę musiał iść po koszyk. Patrzcie, 5,40. Stoi, nie dotyka. O, teraz wskoczył ładnie na wagę. 5,40, nawet 5,45. No, 4 miesiące. Fajna waga, ale są naprawdę takie zbite. Ładne, ładne już się zaczynają robić. Zaraz sprawdzimy po szycie, bo nawet w sumie nie sprawdzałem wcześniej. O, nie ma co oglądać. Jeszcze jest zmiana barwy, jak widzicie, tego podszycia nie ma. Jest taka taki ten inny rodzaj włosa. No, ale zadatek jest. Zadki. Troszeczkę to głupio zabrzmi tak dwuznacznie, ale zobaczcie, zadki się robią ładne, okrągłe kształty. Nie, zaraz posądzą mnie o jakiś tutaj dziwny z tego rodzaju przekaz, ale po prostu wiecie, o co chodzi. Hodowcy królików mają troszeczkę inne skrzywienia. Jestem przy tym samcu, zaraz wam pokażę żywienie, bo delikatnie zmieniłem, jak to zawsze moja głowa robi, kombinujemy. Dostały ostatnio gałązki sosnowe, bo dosyć dawno nie dawałem, więc miałem jeden dzień wolny, poleciałem, przywiozłem gałązek sosnowych. Proporcja nadal jest ta sama, czyli połowa zboża, połowa granulatu. Natomiast zacząłem wprowadzać powolutku, nie wiem czy tu będzie widać, kardi i troszeczkę, o jest, białe się wysypały, białe nasionka kardi albo krokosz barwierski, jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi, jak sobie wrzucicie Facebooka, przepraszam, nie Facebooka, na Google, to na pewno wam wyskoczy, i troszeczkę ostropestu, czyli takie delikatne wprowadzanie nasion oleistych, i to jest w proporcji takiej, że ja zazwyczaj mieszam tego zboża na 3 wiaderka, no to 3 wiaderka to jest 30 szufelek zboża. To na te 30 szufelek wchodzi 1,5 szufelki łącznie tych oleistych, takie wiecie, no 3/4 ostropestu, 3/4 kardi, i daje mi to łącznie 1,5 szufelki nasion oleistych. I jak możecie zaobserwować, pojedyncze ziarenka kukurydzy. To już chyba moje podejście numer, nie wiem, 20 do tego tematu kukurydzianego. Co podchodzę, to cały czas z tą nadzieją, że może tym razem będzie smakować, jak nie nauczone z kolby od początku. No i nie wiem, bo to drugi dzień jest dopiero, więc zobaczę. Nie będę ukrywał, że też uwarunkowane jest tymi cenami. Naprawdę ceny zboża są teraz dla nas hodowców bardzo fajne, dla rolników są one naprawdę niefajne, należy im tylko współczuć. No ale to też tak staram się, ja nie ukrywam,
trochę wypośrodkować, bo zboże mam z zaufanego miejsca. I jęczmień, i pszenice są od bezpośrednio od rolników. Kukurydza również od rolnika, także wspieram lokalnych rolników. Nie kupuję, przynajmniej tu mam pewność, na zbożach. Nie jest to z tego kraju, którego nazwy głośno nie można mówić. Ale naszych rolników wspieram. Na pewno jest to zboże droższe niż jakby było to z zagranicy, ale to nie o to chodzi. Wiem, że jakość jest dobra i tym królikom nic nie będzie. Dlatego też do meritum, do brzega kukurydzę. Znowu spróbowałem, bo kukurydza też jest w fajnej cenie. Więc mówię, no zobaczę, zawsze byłoby jakieś urozmaicenie, czy to się uda tym razem, czy też kolejne podejście będzie zawalone z ich strony, nie będę chciał jeść. To wam będę mówił w kolejnych nagraniach. 11-3-1. Kolejny samczyk. Ta sama sytuacja, włos już się zaczyna robić coraz fajniejszy. Tu chyba jeszcze lepsza łapa jest niż tam była u tamtego, u trójeczki. O, ustawimy go ładnie. Łapa. Na razie jeszcze taki wypuchowy jest, brzydko mówiąc, ale ma czas. Ma czas się ogarnąć. Główka to wszystko doleci, ale łapka, ta podstawa, już taki zarys, zadek jest ok. Idziemy na wagę. Może ty będziesz lepiej chciał spracować niż trójka. I 5,20. Troszeczkę słabszy od brata, ale nie ukrywam. Nie chcę teraz też strzelać, że chyba już na ostatnim ważeniu, jakie wam pokazywałem, to już się ta powoli różnica robiła, że samiczka była najlepsza, trójeczka gonił za samicą, a jedynka troszeczkę stopował. No więc on na ten moment tak wygląda. Chowam go do klatki i idę po samicę. Jest samica. Zaczynam od razu od ważenia, bo już się przyniosłem na wagę. 5,40, czyli ma to samo wagę praktycznie co, żeby nie było, jest waga 0, co jej brat trójeczka. Tak samo już włos tutaj się zaczął jakiś kształtować, coś to fajniej wygląda. Ale zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Najważniejszego w aspekcie ich wyglądu. Ona, czyli ona jest czwóreczka i jedynka, ten wcześniej pokazywany samiec, przeszły pierwszy moment kryzysu. Były 2 dni, lekko przychorowały. Powiem wam, często, może nie tyle często, ale jeżeli tak w skali problemów, to pojawiają się one często, ja zaobserwowałem, przy czyszczeniu klatek. Z tego względu, że króliki na co dzień dostają siano, nie są przyzwyczajone do słomy. Czyszcząc klatkę dajemy świeżo słomę i one wtedy tak coś nowego rzucają się na tą słomę i czasami właśnie się dzieje, że jakieś tutaj drobne problemy i ona, zarówno jak i brat, padli ofiarą tych problemów, troszeczkę mieli biegunki, już się ogarnęli, no ale to też z tego tytułu delikatniej przyrosty mają, no widzicie, bo tak wychodzi, że ten trójka wyminął ją, a ona fajnie je, ale te 2 dni nie jadła wcale, także tam troszeczkę, wiecie, wody zeszło, tego wszystkiego zeszło, słabsza była, ale zadatki nadal zostały, kształt, barwa, no i ta łapa, to jest dla mnie, to jest łapa, no i długi królik się zaczął robić, naprawdę ładna sztuka, mam nadzieję, że z niej wyrośnie, bo teraz to jeszcze daleka droga, ale powolutku będę musiał, tak jak to zasadę, którą wam kiedyś mówiłem i teraz też mnie dopytujecie, i na pewno w przypadku jej, jak i samiczki grudniowej, jak i samic styczniowych, to będę stosował, czyli waga graniczna 6 kg i żegnamy się z granulatem. Dotyczy to właśnie tych starszych samiczek z tego względu, że do sezonu wystawowego, do sezonu następnych kryć, jak ja bym takie bardziej obfite, treściwe, granulkowe żywienie dawał, to one się raz, że zapasą, a potem to będzie problem to pokryć. Także wejdziemy na samo zboże niedługo, żeby ta waga delikatnie i one się spokojnie troszeczkę rozwijały, żeby zachować i ich wygląd, ale i użyteczność wystawowo-rozrodczo, żeby tego królika, brzydko mówiąc, nie spaskudzić. Także myślę, że ostatnie tydzień, 2 tygodnie jeszcze granulki dostaje i wchodzi na samo tą mieszankę zbożową, którą widzieliście u jej brata. No i jako ostatni pan połamaniec. Aczkolwiek nie wiem, czy nie widać, może jak ustanie on bardziej tak do nas z przodu, to można by zaobserwować, czy jakby to do góry mu te lekko te uszy nie podnosiły się, bo zobaczcie, jak tutaj go sobie wyjmuje, to on w porównaniu do braci, to on ma ile lepsze głowę. On ma chyba najlepsze głowę z nich wszystkich. No łapa to jest taka sama jak u całej reszty, ale kształt głowy to on miałby najfajniejszy. Jeszcze tylko
numerek pokaże, że jest dwójeczka. Pokaż z przodu. Czasem właśnie mam takie wrażenie, jak go widzę, że te uszy się do góry mu jakby podnosiły, więc może nie wstaną, ale się troszkę podniosą. Ale to też ciekawy, sam jest taki zbity, masywny. Zaraz zobaczę, jak on wagowo. Wiadomo, był mniejszy od reszty. 4,70, więc przy tych wszystkich przeciwnościach losu na królika 4-miesięcznego i tak ma według mnie bardzo dobrą wagę. A było już zapytanie o niego, także jak ktoś będzie bardzo zainteresowany, to na pewno będę się mógł nim podzielić, no bo wiecie, ja go trzymam, tak jak wam mówiłem, ze względu na nagrania, żeby pokazać, że i taki królik również w mojej hodowli jest. Dobra, to tyle by było tematem tej czwórki, czwórki mojej facebookowo-youtubowej, bo i na Facebooku również byli, ale YouTube bardziej pokazuje ich kulisy życia. Zaraz wam pokażę inne mioty, może nie tyle inne mioty, inne króliki, które jestem ciekawy, czy będziecie pamiętać i kojarzyć. Taki oto samczyk. Jestem ciekawy, czy moi wierni oglądający widzowie będą go kojarzyli, co to jest za jegomość. Numer jego to jest 14, oj, ale wam pokazałem, 1454. Zaraz go wrzucę wam na wagę. Zobaczcie, jaka budowa, jaki kwadraciak. No i barwa będzie mega ciemna. Na wadze mamy 3,20-3,15, a jest to jeden z tych dwóch braci, co wam pokazywałem, takie maluszki z 16 stycznia. Co to mówiłem, że miały wybitny start w życie, super rosły. No to jest właśnie jeden z nich. A zaraz pokażę wam drugiego. Ale tak jak pamiętacie, jak wam wtedy mówiłem, jak króliki są dwa, mają wybitny start, to potem wszystko, jak im natura dobrze daje, już siedzą pojedynczo. Już to odsadzono od matki jakieś 2 tygodnie, także już na własne konto jadą sami. Także to jak mówiłem, jak super zaczną, to potem, no widzicie, no pewnych rzeczy się nie da oszukać. I potem, wiadomo, mają zdecydowanie w życiu łatwiej, wszystko się fajnie układa. Teraz drugi z braci o numerku 1455. Też go zważę, ale to już później. Najpierw chcę, żeby się tutaj na stole zaprezentował. Tak samo będzie mega ciemny, ale tu już widać, że to będą naprawdę bardzo długie króliki. Tak samo na dużych łapach, dużych uszach. Fajnie to wyszło. Fajnie to wyszło, aby tylko zdrowie im dopisywało. To mam nadzieję, że będzie pociecha i potem jakieś wybrać coś na wystawę i ewentualnie do rozrodu, to już będzie też taki mocny gen, mocny królik, to jest wskazany, żeby go dalej użytkować. Mamy go na wadze 3,305. Także obydwaj trójkę przekroczyli, mając 2 miesiące, więc tak jak, może nie tyle zakładałem, jak przypuszczałem, że mając 2 miesiące te 3 kilo mogą osiągnąć, bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to jak wtedy wam pokazywałem je, chyba one były miesięczne, czy miesiąc i troszeczkę, to miały po 1,30 kg bodajże, albo 1,40 kg. No także one całkiem ładnie się prezentują. Dobra, może jeszcze coś wam jednego pokażę, bo dzisiaj nie będę jakiś tutaj porad pogadanek robił, bo mamy dzisiaj zebranie klubu Belga, także też tutaj trochę napięty grafik, rano muszę co innego porobić, żeby móc spokojnie potem jechać się z hodowcami spotkać. Jeszcze jeden samczyk, ten o numerze W2-1440, starszy od tamtej dwójki, bo ten jest z początku stycznia, ale wagowo powiem wam, że wiele się nie różni. Tamte są 2 tygodnie młodsze i wagę mają porównywalną, praktycznie taką samą jak on. To jest linia. Obydwoje rodzice to są już moje hodowli, ale po ojcach, przepraszam, po ojcach, czyli samcach od Krzyśka Żeligi, jest i matka i ojciec, czyli już 50% jest dorzutki mojego genu. A było to takie robione połączenie, żeby wyszedł królik, te młode, jak najlepsze na najkrótszym i najciemniejszym włosie. I zobaczcie, od początku już widać jest sprężystość. Ten cel, jaki sobie tam obrałem, założyłem przy dobieraniu właśnie tych rodziców, żeby ten włos wyszedł jak najciemniejszy, jak najkrótszy, bo chciałem też sobie taką linię zrobić takich królików na super ciemnym, krótkim włosie. Trochę dla urozmaicenia,
Wiem, że to będą delikatniejsze w stosunku do tych, brzydko mówiąc, buchaj po 10 kilo, to będą delikatniejsze króliki, bo matka nie była jakaś imponująca wagowo, ale takie troszeczkę wprowadzić chciałem urozmaicenie, pociągnąć też jedną linię bardziej takich typowo włosów do poprawienia, bo wiecie, trafi się rok, że się może się jakieś kudłacze, brzydko mówiąc, wysypać, to zawsze tu będzie taki ratunek, rezerwa, połączenie takiego na długim włosie z wybitną budową, na krótszym włosie, ale z delikatniejszą budową, to może jakiś fajny, oczekiwany efekt przynieść. No a poza tym zobaczcie, całkiem taka zgrabna główka, no ucho to gen Krzyśka Szeligi, to już wam wielokroć powtarzałem, że tam uszy zawsze wychodziły kształtne, duże, szerokie. Ale to, co najbardziej mi zależało na tej barwie, tuż po trzycie od samego początku, jest fajne, delikatnie mówiąc. Dobra, myślę, że na dzisiaj będzie tyle. I tak patrzę, 16 minut. Trochę się rozgadałem przy tej czwórce wam. 16 minut minęło. Mam nadzieję, że już teraz nie będę was zawalał takim maratonem tych shortów i krótkich filmików. Chyba że znowu będzie jakaś okazja, znowu się coś ciekawego wydarzy i będę chciał się tym z wami podzielić, ale nie zakładam. Także mam nadzieję, że docelowo zobaczymy się już standardowo za tydzień w sobotę, więc życzę wam wszystkim spokojnego tygodnia, miłego oglądania. Jeżeli jeszcze coś nie chcecie obejrzeć na moim kanale lub też gdzieś indziej, także spokojności. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.